Panie marszałku, Wysoka Izbo, słyszeliście te krzyki? Słyszeliście te krzyki, fantasmagorię przedstawiciela kasty, która właśnie chciała być wyjęta spod prawa, aby zachować bezkarność. Szanowni Państwo, dobrze, niech krzyczą, naprawdę niech krzyczą, widać, że boli ich przywracanie normalności i praworządności, ale my nie ustąpimy. Krok po kroku przywrócimy niezależne sądy i niezależna prokuratura i niezależne sądy rozliczą wszystkich, którzy łamią prawo. Ale szanowni Państwo, ja chcę zacząć od słów, które skieruję do tych, którzy byli bohaterami ostatnich lat. Ponad 6 lat temu, w lipcu 2017 roku, z zapalonymi świecami w rękach Polki i Polacy wyszli na ulicę w obronie właśnie niezależnych sądów. Wyszli tłumami, tak jak to było pod Pałacem Prezydenckim czy na Placu Konstytucji w Gdyni. Protesty odbywały się w setkach małych miast. Tak jak na przykład w Mińsku Mazowieckim wychodziło ponad 100 osób. Ludzie protestowali w grupach kilkuosobowych. Tak było w Grajewie, w Krotoszynie. W takim Węgrowie wychodziły nawet pojedyncze osoby. I te świece zapalane przez obywateli, one wskazywały słuszną drogę w tych trudnych minionych czasach. Były znakiem nadziei w obliczu trudności, nadziei na to, że właśnie te ciemne mroki bezprawia kiedyś ustąpią, właśnie przed światłem praworządności. I wszystkim tym protestującym, tym dzielnym ludziom, obrońcom niezależnych sądów w imieniu Koalicji Obywatelskiej bardzo dziękuję. Dziękuję także tym sędziom, którzy szli wyprostowani wśród tych, co byli na kolanach i wśród tych, którzy swoje kariery postawili ponad praworządność i przyzwoitość. Każdy z was był jedną z tych 10 000 barykad praworządności, o których mówił sędzia Tuleja. On sam przecież wrócił do orzekania po ponad 700 dniach zawieszenia. Dziękujemy, że właśnie w tak rozproszony, ale niezłomny sposób broniliście konstytucji i prawa obywateli do niezawisłego sądu. Przecież nie dla siebie wychodziliście na ulicę, na przykład w Marszu Tysiąca Tug, gdy wspólnie z przedstawicielami innych zawodów prawniczych, adwokatami, radcami prawnymi, w takiej dostojnej ciszy pokazywaliście swój sprzeciw wobec ustawy, która miała wam nałożyć kaganiec. Nie musieliście. Mogliście przyjmować awanse od ministra sprawiedliwości, od upolitycznionej neo-KRS. Mogliście sprzedawać po prostu swoją przyzwoitość, bo to się wtedy opłacało. Mogliście, tak jak na przykład szefowa neo-KRS-u, szkolna koleżanka byłego ministra sprawiedliwości, zacząć od diety w wysokości 30 000 zł w 2018 roku i skończyć kwotą blisko 250 000 zł w 2023 roku i w 5 lat w ten sposób zarobić ponad 500 000 zł, czyli ponad 500 000 zł. Mogliście. Jak inni nielegalni członkowie neo-KRS-u, chociażby tacy jak pan Dariusz Drajewicz, który przed dobrą zmianą ze 20 razy bez skutku ubiegał się o awans w sądzie okręgowym, dorobić miesięcznie około 15 000 zł. Mogliście dostawać dietodniówki za 20 minut pracy w wysokości około 1000 zł, tak jak to było bodajże 14 grudnia. Mogliście, ale tego nie zrobiliście, bo codziennie nie tylko na Marszu Tysiąca Tług broniliście praw obywateli i wiemy, jaki był tego koszt. Pamiętamy, że spotykały was wtedy szykany, dyscyplinarki, kary finansowe. Ale pamiętamy też, że to państwo dawaliście nam wszystkim siłę w tej beznadziejnej rzeczywistości. Jednak wierzę w to, że już po kilku dniach widzicie, że państwa walka miała sens. Polki i Polacy wam naprawdę bardzo wiele zawdzięczają. Jeszcze raz dziękuję. Uchwała w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym to jest krok absolutnie niezbędny. Sejm, przedstawicielski organ władzy, musi nazwać bezprawie po prostu bezprawiem. I nazywanie po imieniu sytuacji, z którą mamy do czynienia od kilku lat, jest niezbędnym krokiem po prostu do naprawy Rzeczpospolitej. 7 dni mija od daty zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska i te 7 symbolizuje całość i pewne dopełnienie. I tego właśnie dnia przyjmiemy coś, co jest
co stanowi dla nas takie swoiste credo. Dotychczasowe orzecznictwo europejskich sądów, polskich sądów najwyższego szczebla oraz opinie prawne zostają zebrane i mocą uchwały właśnie stają się głosem suwerena. Suweren, oddając władzę koalicji 15 października, jednoznacznie wyznaczył i kierunek, i cel tych zmian. Koniec chaosu, koniec politycznych nominacji, koniec traktowania sądów jak własny folwark. Sądy nie mogą się wciąż zajmować sobą. Przed nami jest naprawdę bardzo wiele wyzwań. Przyspieszenie postępowań, informatyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji, odbudowa komisji kodyfikacyjnych, czy po prostu podniesienie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. To wszystko wymaga i spokoju, i harmonii w systemie. I ta uchwała to jest właśnie wielki pierwszy krok ku temu. I każdy, kto będzie przeciwko tej ustawie, będzie bronił bezprawia, pazerności, stanowisk politycznych nominatów w neo-KRS-ie, w Sądzie Najwyższym, w sądach powszechnych. Już niedługo będziemy prezentowali odpowiednie projekty ustaw. Pierwsze będą już w styczniu. Żaden organ nie powinien już podejmować współpracy z nielegalną Krajową Radą Sądownictwa. I w ramach lojalnej współpracy między instytucjami my oczekujemy, że to jednoznaczne stanowisko Sejmu, wyrażone w drodze uchwały, będzie przestrzegane przez wszystkie instytucje publiczne. Wszystkie organy wzywamy do niehonorowania decyzji nielegalnego organu, bo nie mogą one dalej przykładać ręki do wyboru kolejnych neosędziów. Każdy, kto się do tego nie dostosuje, każdy, kto będzie lekceważył tę uchwałę, będzie pogłębiał chaos i będzie narażał skarb państwa na koszty z tytułu odszkodowań i zagrażał stabilności finansów państwa. Taka współpraca będzie działaniem na szkodę interesu państwa. I to właśnie przedkładanie swojego interesu i swojej pensji nad interes państwa, między innymi przez tą nielegalną piętnastkę, to nie jest już sprawowanie władzy. To jest uzurpacja, za którą te osoby powinny ponieść stosowną odpowiedzialność. Bycie nieprzyzwoitym nie może się dłużej opłacać. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zdanie Polaków i Polek jest absolutnie najważniejsze. 53% respondentów chce przywrócenia niezawisłości sędziowskiej. 52% chce zbudowania niezależnej KRS. Przywrócenia niezawisłości sędziowskiej chce ponad 53% obywateli. To jest opinia z listopada tego roku. Więcej Polaków nie ufa niż ufa sądom i wśród firm wskaźnik zaufania do sądownictwa wynosi raptem 25%. Gorzej jest tylko na Cyprze. Do 80%, tak jak jest na przykład w Finlandii, Malcie czy w Danii, jest naprawdę bardzo daleko po tych 8 latach rządów PiS-u. Społeczeństwo ma dzisiaj większe zaufanie do systemu sądowniczego, gdy sądy są uznawane po prostu za niezależne. I to właśnie zaufanie jest kluczowe dla funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa, bo pozwala obywatelom wierzyć, że sądy będą rozstrzygały spory w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem. Niezależność sądów pomaga także zapobiegać nadużyciom władzy. Tak właśnie również naszej władzy. My się tego nie boimy. Ta uchwała jest niezbędna, oczekiwana. Ta uchwała to jest nasz obywatelski i patriotyczny obowiązek. Ta uchwała to jest zwieńczenie łańcucha światła, które tworzyli wspólnie z niezawisłymi sędziami wolni obywatele. Niezależnych sądów nadszedł już czas. Dziękuję serdecznie.